ekspert z firmy Szung, pan Marcin, pan Marcin Lesiak. Dzień dobry. Witam wszystkich na webinarze, kolejnym już serii webinarze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o procesach szlifowania i gratowania. Czym w ogóle jest szlifowanie i gratowanie, jak praktycznie i teoretycznie podejść do takiej aplikacji. Nie będziemy dłużej czekać, jest 13 wybiła, także zaczynamy. Serdecznie zapraszam do aktywnego brania udziału w wydarzeniu. I jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania, zadajemy pytania od razu, my od razu też odpowiadamy. Zgadza się. Dobrze. Na samym początku typowe i praktyczne pytania. Asystent prowadzącego, rozpocząć nagrywanie. Nagrywanie jest rozpoczęte, także możemy przechodzić do następnej sekcji. Następną sekcją są typowe pytania prowadzącego. Po pierwsze, proszę o odpowiedź na czacie, czy mnie widać i czy mnie słychać. Czyli że jest ok. I ostatnie pytanie, to już troska moja o was, czy macie coś do picia? W Krakowie sypnęło już śniegiem, także sezon na ciepłe kakao, grzańce, piwo, kawę i herbatę jest już otwarty, także śmiało proszę złapać coś do picia i zaczynamy. I zaczynamy sobie tutaj nasz webinar. Agenda jest dosyć krótka, bo to ma być luźna rozmowa, luźne spotkanie. Opowiemy sobie o tym, czym jest szlifowanie i gratowanie, dlaczego warto robotyzować, odpowiemy sobie na to pytanie. Później przejdziemy do krótkiego opisu, jakie mamy rodzaje aplikacji. No i lwią część naszej prezentacji i tego webinara oddamy Marcinowi, żeby praktyk pokazał nam, jak właśnie to jeść od tego praktycznego kawałka, tak? Jak się przygotować do tych aplikacji. Zaczynamy. Czym jest... O kurczę, coś sobie tu kliknąłem. Dalej widzicie prezentację? Wszystko jest ok? Ja widzę ciebie. Nie widać całej prezentacji. Dobra. Okej. Okay. Jak złapałem za myszkę, to sobie coś kliknąłem. Ale teraz już powinno być wszystko ok. Prezentację widać? Widać. Dobra, to zaczynamy. Techniczne babole się zdarzają. Szlifowanie i gratowanie. Jaka jest różnica pomiędzy szlifowaniem a gratowaniem? Gratowanie to jest proces usuwania materiału, który zazwyczaj wykonujemy na krawędziach. Usuwamy wtedy tak zwane graty, czyli właśnie te niedoskonałości, które powstają po jakimkolwiek procesie obróbczym albo wypraskach. Tak? Ma za zadanie to stępić krawędź na tyle, żeby użytkowanie tego detalu było ok, żeby nie niosło ze sobą ryzyka uszkodzenia dłoni, żeby się nam nic w dłoń nie wbiło, ale też równocześnie jest odpowiedzialny za poprawę estetyki takiego detalu. Po drugiej stronie mamy szlifowanie, czyli obróbkę, która ma za zadanie usunąć powierzchnię materiału, używając narzędzi do ścierania, które są najczęściej wykonane właśnie z materiałów takich jak korund chociażby, albo jakieś papiery ścierne. Możemy szlifować takie rzeczy jak powierzchnie, otwory i wałki i szlifujemy w trzech tak jakby celach. Chcemy uzyskać odpowiedni wymiar, który jest nadany przez rysunek techniczny lub przez producenta. Chcemy uzyskać odpowiedni kształt, czyli ścieramy większą ilość materiałów do szlifowania, chociażby nie wiem, w procesie tworzenia rączki noża kuchennego, albo chcemy doprowadzić materiał do odpowiedniej chropowatości. Jeśli już wiemy, co mamy robić, to przechodzimy sobie, możemy przechodzić dalej. Tak? I teraz chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto robotyzować? Dlaczego warto robotyzować właśnie te aplikacje szlifowania i gratowania? Człowiek ma to do siebie, że wykonując niektóre zadania bardzo szybko się nudzi, ponieważ zadania te wymagają od niego bardzo dużego skupienia i wymaga trzymanie takiego dużego skupienia i bycie skupionym przez długi czas jest po prostu bardzo trudne, bo człowiek nie jest stworzony do tego, żeby skupiać się przez wiele, wiele godzin. Oprócz tego w tych aplikacjach właśnie szlifowania łatwo jest o zmęczenie człowieka, ponieważ pracujemy z elektronarzędziami zazwyczaj, które są ciężkie. To samo szlifowanie czy gratowanie wymaga od nas przyłożenia jakiejś siły do tego i człowiek najnormalniej w świecie się męczy. Następną rzeczą, jaka
przemawia za tym, żeby robotyzować te aplikacje, jest nuda. Przez dłuższy czas szlifowanie, chociaż może być satysfakcjonujące, jak uzyskamy bardzo ciekawy kształt i super chropowatość, to jest okej. Ale jeśli wykonujemy to przez bardzo wiele dni, kiedy już mamy dużo doświadczenia i przez wiele godzin, to są najzwyczajniej na świecie rzeczy nudne. I nuda prowadzi do tego, że człowiek popełnia błędy, ponieważ spada mu skupienie, robi się bardziej zmęczony i generalnie człowiek jest tak zaprogramowany, że popełnia błędy. To jest całkowicie normalne. Dodamy do tego jeszcze mnogość wirujących elementów, jaka jest w szlifierkach i z tego wszystkiego powstaje na MOM. Kapitan Wypadek. Czyli tu mamy odpowiedź, dlaczego warto robotyzować te aplikacje. Warto je robotyzować po to, żeby uniknąć właśnie wypadku. A na ludziach zależy nam najbardziej, dlatego chcemy tutaj te aplikacje robotyzować. Jakie jest rozwiązanie tych aplikacji, żeby uniknąć człowieka? Właśnie rozwiązaniem jest to, żeby w miejsce, w którym do tej pory pracował operator, żebyśmy mogli włożyć tam ramię robota. Oprócz tego robotyzacja tych aplikacji niesie ze sobą tak jakby aspekt, nazwijmy go społeczny. Jeszcze 10 lat temu aplikacjami, które powodowały wąskie gardło w przemyśle, były aplikacje spawania. Po zrobotyzowaniu właśnie tych aplikacji spawania wzrosła nam znacznie produkcja, a do tej pory spawacze, którzy byli odpowiedzialni za ręczne spawanie, zostali przeniesieni jeśli się chcieli rozwijać dalej, jeśli się chcieli uczyć, byli przenoszeni na stanowiska, które wymagały tak jakby mniejszej manualnej zdolności, a przez to, że było więcej produkcji, to wymagana była lepsza administracja. I ci ludzie byli przenoszeni właśnie na stanowiska administracyjne, dostawali swojego rodzaju awans, zajmowali się bardziej przyzwoitymi, z punktu widzenia oczywiście trudności do zrobienia obowiązków, to robili właśnie, wykonywali inne administracyjne obowiązki. Niektórzy operatorzy byli przenoszeni na pozostałe procesy, w których dalej byli potrzebni, no a niektórzy właśnie wykonywali podobne prace gdzieś indziej. Tak? Przykładem jest chociażby jeden z naszych klientów, który jakiś czas temu robotyzował aplikację do automatycznego prasowania szyb w Automotive. Do tej pory miał 6 ludzi na 3 zmianach, czyli po 2 osoby na każdej zmianie. Kiedy zrobotyzował tą aplikację, część z tych osób przeszła na wyższe stanowiska, dostała awans, część została przeniesiona na inne procesy, a jak ktoś się chciał jeszcze bardziej rozwijać, to zajął stanowiska w tym momencie nawet kierownicze. W tym momencie właśnie to wąskie gardło z aplikacji spawania przeszło na aplikację szlifowania i gratowania. Tak? Także tutaj też ten aspekt społeczny jest bardzo widoczny i chcielibyśmy bardzo, żeby jak najwięcej z tych aplikacji zostało zrobotyzowanych. Dodatkowo dochodzi też aspekt zdrowotny. Pamiętajmy, że te pyły wszystkie ze szlifowania, szczególnie ze szlifowania aluminium, są bardzo trujące dla człowieka i generalnie środowisko pracy w aplikacjach szlifowania i gratowania nie jest najbardziej sprzyjającym ze środowisk na świecie. Także tutaj też możemy dodać dodatkowo, że takie aplikacje, Marcin, możesz mi potwierdzić, że one nie są najtrudniejsze do robotyzowania, jeśli chodzi o poziom trudności. Tutaj raczej robotyzacja polega na testach i jeszcze raz testach. Zgadza się? Zgadza się, potwierdzam to. Zdecydowanie tak, masz rację. Testy zalecam, wręcz są konieczne. Dokładnie. Idąc dalej, chciałbym powiedzieć, dlaczego ramię robota jest, dlaczego nasze roboty są tak naprawdę dobre i dlaczego się sprawdzają w tych aplikacjach. Jest parę cech, o których na pewno wiemy, że nasze roboty, przez co wiemy, że nasze roboty sprawdzą się w tych aplikacjach. Jedną z nich jest sztywność tej naszej konstrukcji, naszych robotów. Nasze roboty wykonane są całkowicie z odlewanego aluminium i modele, które polecamy, które rekomendujemy do szlifowania i gratowania, dodatkowo mają w swoich mechanizmach użyte przekładnie planetarne, które znacznie zwiększają sztywność tej konstrukcji. Dodatkowo te roboty są kompaktowe, także nie potrzebujemy dużo miejsca, żeby wstawić naszego robota. Mają również wewnętrzne prowadzenie przewodów, przez co przewody, chociażby pneumatyczne do kompensacji, czy to do napędzania głowic pneumatycznych, możemy poprowadzić wewnątrz takiego robota i unikamy tutaj przewodów zewnętrznych, które mogłyby zostać zahaczone, wyrwane i spowodować jakieś
nieprzewidziane wypadki tutaj w aplikacjach. Dodatkowo nasze roboty charakteryzują się bardzo wysoką powtarzalnością i precyzją i z takich dodatkowych opcji, które bardzo ułatwiają programowanie chociażby aplikacji szlifowania dla bardzo długich materiałów jak obudowy dla lamp, mamy taką funkcję do sterowania do 8 dodatkowych osi. Teraz wróćmy do właśnie parametrów powtarzalności i dokładności. Czym tak naprawdę jest powtarzalność i czym jest dokładność? Powtarzalność i dokładność to są dwa najważniejsze dla robota parametry. Powtarzalność mówi nam o tym, że jak dokładnie, powtarzalność to jest zdolność robota do wielokrotnego powrotu do tej samej pozycji w przestrzeni 3D, a dokładność określa, jak blisko zadanego punktu w przestrzeni 3D jesteśmy w stanie dojechać tym robotem. Tak? I wykonaliśmy testy, które były to testy dla jednego z naszych klientów, dlatego te wartości mogą się nieco różnić w zależności od tego, jaki udźwig był używany, jakiego robota żeśmy używali dokładnie, jakiego modelu nawet żeśmy używali, ale testy te pokazały, że dokładność pozycyjna naszych robotów, czyli właśnie różnica pomiędzy średnią pozycją uzyskaną z wielu pomiarów do pozycji zadanej wynosi 0,068 mm, a odwzorowanie ścieżki jest na bardzo wysokim poziomie i w trybie standardowym, jeśli chodzi o odwzorowanie tej ścieżki linearnej, czyli prostej, wynosi w zależności od wybranego trybu od 0,3 do 0,2 mm, tak, ta największa odchyłka, a jeśli chodzi o odwzorowanie ruchu po kole, jest to około 0,5 do 0,4 mm. W tym wypadku wykonywaliśmy testy, w których robot pracował z nominalnym obciążeniem 7 kg i z prędkością 50 mm na sekundę. Tak? Także tutaj należy też pamiętać, że te wartości mogą być nieco różne, to nie będzie jakaś znacząca różnica, ale mogą się nieco różnić chociażby przez to, że użyliśmy innej głowicy do odpowiedzialnej za pomiar tej ścieżki, tak, tych zmierzonych pozycji. Ok, jeśli mamy już opowiedziane, dlaczego nasze roboty są ok i dlaczego chcemy tak naprawdę robotyzować, przejdźmy sobie do odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę możemy obrabiać, jeśli mówimy o aplikacjach szlifowania i gratowania. Szlifowanie i gratowanie bardzo mocno łączy nam się od razu z całym branżą metal, tak? Czyli cokolwiek możemy sobie wyobrazić, jeśli chodzi o odlewy aluminiowe, żelizne, stalowe, tytanowe, możemy to gratować. Wszędzie tam gdzie to widzimy, to te aplikacje gratowania i szlifowania są jak najbardziej zalecane i tak naprawdę nie ma branży metal odlewania bez aplikacji szlifowania i gratowania. Oprócz tego wszystkie te aplikacje są związane bardzo mocno również z rynkiem tworzyw sztucznych. Wszędzie tam, gdzie materiał jest wtryskiwany do wtryskiwarek i dostajemy wypraskę z takiej maszyny, wszędzie tam również gratujemy. Mówimy tutaj o kanistrach, zabawkach, wszystkich sprzętach wykonanych z metalu, pojemniczkach, niepojemniczkach i co tylko sobie właśnie wymyślimy, jeśli chodzi o metal. O tworzywa sztuczne. Ostatnia branża, w której szlifowanie i gratowanie jest bardzo powszechne, jest przemyw drzewny. Jeśli mówimy tutaj o przemyśle drzewnym, to mówimy również o przemyśle meblarskim, gdzie roboty wykorzystywane są do gratowania i szlifowania powierzchni, a gratowania krawędzi w detalach, które są stworzone do chociażby produkcji mebli wielkoseryjnej, jak również do wielkoseryjnej produkcji małych drewnianych elementów, jak łyczki do butów, czy chociażby drewniane elementy szczotek. Tak, tutaj też znane są aplikacje, w których roboty pomagają i szlifują i gratują te elementy. Ale kolejnym pytaniem, na które chcielibyśmy sobie odpowiedzieć, jest pytanie, jak duże elementy możemy szlifować. No i tutaj chciałbym odpowiedzieć błyskotliwą odpowiedzią prowadzącego, to zależy. Ogranicza nas tylko i wyłącznie w tym momencie nasza wyobraźnia i troszeczkę zasięg robota. Mówię tutaj troszeczkę, bo ze względu na to, że roboty mają swoje ograniczenie. Tutaj wymieniłem serię i modele robotów, które przez nas są właśnie zalecane do aplikacji szlifowania i gratowania i na końcu każdej z beleczki macie podane tutaj
zasięg takich robot. Jeśli mówimy o małych elementach, to zazwyczaj ten zasięg jest dla nas bardziej ograniczający niż payload, niż udźwig, ponieważ same głowice nie są wcale takie ciężkie, jak mogłoby się wydawać. Granice głowicy u szunków to są około 3, 4, 5 kg, tak? Zgadza się. Biorąc pod uwagę fakt, że robot może stać, to ten zasięg jest dla nas ograniczający, ale musimy pamiętać o tym, że tak jak mówiłem wcześniej, mamy już dodatkową funkcję podłączenia aż 8 dodatkowych osi, przy czym możemy interpolować dwie osie w tym samym momencie. Możemy podłączyć do takiego robota, postawić takiego robota chociażby na torze jezdnym, a detale na różnego rodzaju obrotnika. Tak? Także tutaj też ten zasięg i naprawdę wielkość tego elementu to jest bardzo ruchome i tak jak już wspominałem wcześniej, w aplikacjach szlifowania i gratowania najważniejsze są testy. Także tutaj też kolejne potwierdzenie, że każdy element, który chcielibyśmy zeszlifować albo zgratować, musimy tutaj poprzedzić tak naprawdę wszelkiego rodzaju testami. Tak? Jakie rodzaje aplikacji tak naprawdę są spotykane w tych aplikacjach szlifowania i gratowania? Generalnie są dwa rodzaje aplikacji. Ze stałym narzędziem i ze stałym detalem. To jest podstawowa różnica. Stałe narzędzie, w aplikacjach ze stałym narzędziem robot trzyma detal i porusza się po predefiniowanej ścieżce. Narzędzie jest cały czas w stałej pozycji i kompensacja i docisk realizowane są albo przez narzędzie, albo właśnie przez force sensor, który jest w głowicy robota. Przy czym od aplikacji z force sensorem się już odchodzi na rzecz kompensacji w głowicach, bo to jest łatwiejsze do wykonania, znacznie bardziej precyzyjne, jeśli chodzi właśnie o kompensację tego docisku, jak również jest to dużo tańsze. Dodatkowo detal. No detal jak to detal, cokolwiek chcemy obrobić. Od malutkich detali po wielkie detale. Tak, tutaj najczęściej, a wcale nie najczęściej. Chciałem powiedzieć, że najczęściej w tych aplikacjach ze stałym narzędziem są obrabiane małe detale, ale to nie jest prawda, bo detale mogą być przeróżne, przeróżnej wielkości. I drugim typem aplikacji są aplikacje z narzędziem, które jest poruszane przez ramię robota. To jest bardzo podobna sytuacja z tą różnicą, że robot nie trzyma detalu, tylko detal trzymany jest zazwyczaj przez jakieś mocowanie na stole roboczym, a samo narzędzie jest poruszane za pomocą właśnie ramienia robota. Tutaj mamy przykład dwóch narzędzi, które zostały wykorzystywane. Raz do właśnie gratowania takiego elementu, a drugie narzędzie było właśnie wykorzystywane do szlifowania. Jak widzimy, tutaj są głowice szunka. I my również z szunkiem współpracowaliśmy już w sprawie jednych targów. I jak możecie zauważyć na tym filmie, nasza asista pracuje w aplikacji ze stałymi narzędziami, które tutaj są przedstawione. Najbardziej od lewej strony mamy pilnik, następnie mamy frez do gratowania krawędzi, a następnie jest polerka. Tak jak widzicie, mogą te aplikacje wyglądać również w taki sposób, że wszystkie procesy dzielą się na jednej stacji. Wykonują się, nie dzielą się, tylko wykonują się na jednej stacji. Także tutaj też jest taka możliwość, żeby zmniejszyć tak naprawdę powierzchnię i wykonać pełną obróbkę detalu na jednej ze stacji. Jak możecie zauważyć, a nie będę Marcinowi zabierał tutaj słowa, bo chciałem powiedzieć nieco trochę o kompensacji tych narzędzi, ale to nie ja. Ja dzisiaj o robotach, a Marcin nam powie nieco więcej na temat samych głowic. Przechodzimy dalej, jeśli chodzi o roboty. Przydatne opcje, jeśli chodzi o programowanie naszych robotów i wykorzystywanie naszych robotów. Wymieniłem tak naprawdę trzy opcje, z czego dwie opcje są stricte dotyczące robotów, a trzecia opcja jest opcją, która wydłuży żywotność robota. Pierwsza z opcji, która jest bardzo przydatna, jeśli chodzi o sterowanie dodatkowymi osiami i obróbkę bardzo długich elementów, jest właśnie sterowanie dodatkowymi osiami. Przez to, że możemy sobie takiego robota położyć na torze jezdnym lub zamontować lub obrabiany detal zamontować właśnie w obrotnicy, znacznie zwiększa nam się pole robocze, tak? I ruch takiego robota na torze jezdnym jest integrowany z ruchami robota, także obrabiamy w trybie ciągłym. To nie jest to, że musimy przejeżdżać o
kawałeczek i obrabiać kolejny kawałek materiału. Nie, tutaj ruch jest ciągły, ruch jest ciągle interpolowany, a jeśli dodamy sobie dodatkowo jeszcze naszą kartę Melfa Smart Plus, to dodamy dodatkową funkcjonalność, jeśli chodzi o tracking dodatkowej osi i zwiększymy znacznie dokładność tutaj naszego robota. Kolejną z bardzo ważnych funkcji jest detekcja kolizji, która ciągle kontroluje nam moment na danym robocie. Jeśli moment na którejkolwiek z osi zostanie przekroczony, robot momentalnie się wyłączy, żeby ograniczyć uszkodzenia zarówno narzędzia, detalu, jak i samego robota. Także te dwie funkcje wydaje mi się, że są bardzo znaczące, jeśli chodzi o programowanie aplikacji, szlifowanie i gratowania. I należy tutaj też dodać, że w przypadku naszych robotów są to funkcje, które dostajecie w standardzie. Nie musicie nic płacić, żadnych dodatkowych opłat nie wnosimy. Macie do nich dostęp od razu po tym, jak zalogujecie, nie zalogujecie, a wejdziecie w tryb online, jeśli chodzi o programowanie naszych robotów. Ostatnią z dodatkowych opcji, może nie tyle dodatkowych opcji, co generalnie z opcji, jeśli chodzi o programowanie tych, nie programowania, a aplikacje gratowania i szlifowania, jest ochrona przed pyłem. Tak samo jak pył z aluminium jest szkodliwy bardzo dla człowieka, tak samo ten pył jest szkodliwy dla robota. Może nie dostanie robot pylicy albo raka płuc, ale na pewno zmniejszy żywotność przekładni, pył, który dostanie się właśnie do środka. Czy to przekładni, czy to łożysk, czy wpłynie ten pył również na smarowanie takiego robota, jak i generalnie czyszczenie takiego robota nie będzie niczym przyjemnym. Okej. Idziemy dalej i ostatnią rzeczą, o której ja bym chciał Was powiedzieć, są metody programowania. Jakich metod używamy generalnie przy programowaniu aplikacji? Jak możemy ten ruch wygenerować tutaj? Mamy 5 tak jakby metod programowania. Pierwszą z tych metod programowania jest uczenie ręczne. Nauka punkt po punkcie i używamy standardowych komend ruchu, czyli move, MVS i tak dalej, i tak dalej. Ograniczamy prędkość ramp. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie pod kątem czasu, bo jest to niesamowicie czasochłonne. Dodatkowo pozostaje mała elastyczność tego rozwiązania ze względu na zmieniające nam się opcje. Jeśli będziemy mieli wiele referencji, nie jest to optymalne rozwiązanie, którego chcielibyśmy używać do programowania. Ciężko utrzymać stałą prędkość, ponieważ robot jeździ punkt po punkcie i przez to jedzie, rozpędza się i zwalnia. Tak? Także tutaj te rampy są, wiadomo, mamy funkcje, które mogą ograniczyć to rozpędzanie, ale ciężko jest właśnie utrzymać tą stałą prędkość. Wielkim plusem jest jednak to, że nie potrzebujemy żadnego dodatkowego oprogramowania. Tak? Jest to możliwe do wykonania z poziomu naszego RT Toolboxa 3. Kolejnym bardzo podobną metodą programowania jest programowanie za pomocą metody spline. Tak, ciągle uczymy ręcznie, ale jest to z tą różnicą, że nauczone punkty tworzą nam trajektorię, która utrzymuje stałą prędkość. Tak? Mamy mniej punktów do nauczenia i jest to funkcja, która też jest wbudowana. Także tutaj też nie płacimy żadnego dodatkowego nie płacimy żadnych dodatkowych pieniędzy za to, żebyśmy tę funkcję sobie uruchomili. Wszystko dostajemy w standardzie, ale znowu powielane są te same minusy tego rozwiązania, jeśli chodzi o czasochłonność, o czas i o elastyczność takiego rozwiązania. Tutaj znowu jesteśmy związani bardzo mocno z jedną albo z kilkoma referencjami. Jeśli te referencje się zmieniają, to nie jest to optymalne rozwiązanie. Kolejną już funkcją, która daje nam pewną elastyczność i minimalizację czasu tego programowania, jest metoda Spline Function Cut, która bazuje na DXF-ach. Wtedy właśnie ta trajektoria bazuje nam na rysunku CAD. Możemy osiągnąć stałą prędkość. Nie uczymy już totalnie nic manualnie, także jest to też budowana funkcja, która znacznie ułatwia nam programowanie, ale ogranicza się tylko i wyłącznie do punktów, do rysunków 2D. Kolejne dwa rozwiązania są już znacznie lepsze, ponieważ nie ograniczają się tylko do 2D, tylko mają w sobie już zaszytą funkcjonalność 3D. Pierwszą z tych metod programowania jest tak jakby programowanie przez dodatek do naszego oprogramowania RT Toolbox 3 w wersji Pro, czyli jest to dodatek, który wykorzystuje nakładkę SolidWorks. Za pomocą tego możemy wgrać pełny komplet naszego, nie pełny komplet, a pełny model
naszego detalu, z czego jesteśmy w stanie wyciągnąć gotową trajektorię 3D. Tak? Tu już mamy naprawdę bardzo dużą automatyzację tego nauczania, dostajemy stałą prędkość, jest to wbudowana funkcja w wersji Pro. Tutaj musimy pamiętać o tym, żeby dokupić tą wersję Pro do naszego oprogramowania. I ostatnią metodą programowania, jeden z wielkich minusów, może nie tyle minusów, co ograniczeniem elastyczności tego rozwiązania jest to, że robot na ten moment musi trzymać narzędzie, jeśli chcemy wykorzystywać tą funkcję. Tak? To jest też niewielkie ograniczenie w elastyczności, ale jeśli chcemy już być bardzo elastyczni i wykorzystać zewnętrzne oprogramowanie CAMowskie, no to mamy do dyspozycji chociażby RoboDK. Jest to rozwiązanie mid-endowe, które pozwala na programowanie w G-kodzie, a oprócz tego zawiera w sobie bibliotekę robotów Mitsubishi i programowanie tej ścieżki jest całkowicie zautomatyzowane. Jest ono generowane poprzez parę kliknięć. Narzędzie jest bardzo szybkie, ma w sobie wszystkie procesory, jeśli chodzi o roboty Mitsubishi, a dodatkowo czy mnie słychać tutaj? Bo ktoś powiedział, że brak dźwięku. Ja cię słyszę, natomiast nie wiem, jak uczestniczę. Dobra. Tutaj. Pan Tomek, tak? Tam napisał, że brak dźwięku. Dobra, to idziemy dalej. Tak naprawdę ja już mało prawie kończę, bo wracając do RoboDK-a, jest bardzo intuicyjne, bardzo proste i bardzo szybko jesteśmy w stanie wygenerować ścieżki i całą trajektorię, cały plik tak naprawdę wgrać do naszego robota. Przez co to programowanie staje się naprawdę sympatyczne z punktu programowania i inżyniera aplikacyjnego. Dobre praktyki, o których będzie za chwilkę Marcin jeszcze więcej opowiadał, ale należy pamiętać o tym, żeby podchodząc do takiej aplikacji, po pierwsze sprawdzić, jakie są siły i momenty generowane na wszystkie osie robota. Tutaj musimy pamiętać o tym, że w tym momencie, tak jak już mówiłem, głowice mają w sobie zaszytą kompensację. I kompensacja, najczęściej pneumatyczna, pozwala nam znacznie ograniczyć i siłę, i moment generowany na poszczególne osie naszego robota. Dlatego trzeba to sprawdzić, ale w tym momencie te aplikacje są już praktycznie odporne ze względu na rozwój głowic szlifujących i gratujących. Następną rzeczą, która bardzo mocno wpływa na żywotność robota i na jego mechanikę, są wibracje. Jeśli widzimy, że są jakieś wibracje, które mogą spowodować usterkę robota, to musimy właśnie tutaj dodać i wykorzystać kompensację. Kurz. Kurz jest tak samo groźny dla człowieka i dla robota. Mówiłem już wcześniej, że przed tym kurzem się trzeba bronić rękami i nogami, dlatego tutaj trzeba pamiętać, że do aplikacji szlifowania i gratowania wykorzystujemy roboty z jak najwyższym IP, plus dodatkowo najczęściej stosujemy ochronę w postaci właśnie pokrowca, który dodatkowo nam to uszczelnia i jeszcze bardziej zabezpiecza nam robota przed wnikaniem tego kurzu, który jest niesamowicie groźny. I ostatnia rzecz, trzeba pamiętać o tym, że nie ma dobrej lub złej metody programowania. Jest metoda, która będzie bardziej pasowała nam do jednych aplikacji, a druga metoda będzie pasowała nam do innych aplikacji. Tutaj musimy rozważyć, czy najważniejsza jest dla nas prędkość programowania, czy tak naprawdę łatwość tego programowania. Także tutaj nie możemy powiedzieć, że jest dobra lub zła metoda. Z mojej strony to jest na tyle w tym momencie oczywiście, ja bym chciał jeszcze wrócić na koniec, a teraz oddaję głos Marcinowi, teraz jest pora na praktyka, także Marcin, powiedz nam, jak w praktycznych aspektach, jak to wygląda od strony w końcu praktycznej, bo teraz znamy teorię, ale chcemy się dowiedzieć, jak się podchodzi do takiej aplikacji, jak już mamy detal, mamy robota, mamy głowicę, co robimy. Dobra, dzięki wielkie. Ja spróbuję może dzielić swój ekran, tylko powiedzcie, czy widać ten odpowiedni. Nie, to nie jest to. Wybieram ekran numer 1. Okay. I uruchamiam teraz prezentację. Zanim przejdziemy stricte do prezentacji, może powiem troszkę o firmie Szung, jakieś 2-3 minutki, żebyśmy wiedzieli, skąd firma się bierze i czym się zajmuje. Powiedz proszę, Jacek, czy widać? Wszystko okej, okay, widać i słychać. Ale czy widać już prezentację, czy? Nie, na razie masz ładny pulpit. Okej, okay, teraz widać? Tak, teraz widać. Dobra.
Witam Państwa serdecznie, nazywam się Marcin, pracuję w firmie Szung i zanim przejdziemy stricte do meritum, powiem jeszcze chwilkę o firmie Szung. Firma Szung jest firmą niemiecką, powstała w 1945 roku. Założył ją pan Friedrich Schunk, jest to ta osoba po lewej stronie. W tej chwili firmę prowadzi jego syn, czyli drugie pokolenie, i jego wnuczęta, czyli Hans-Dieter Schunk oraz Christina Schunk. Firma została założona w niewielkiej miejscowości Laufen, zaczęła od prostego garażu, bym rzekł. W tej chwili jest to dosyć spora korporacja. Mamy 9 zakładów produkcyjnych, 6 z nich znajduje się w Niemczech, 1 w Stanach, 1 we Włoszech i 1 w Szwajcarii. I czym firma się zajmuje? Firma ma dwie główne gałęzie, dziedziny, w których się specjalizuje. Jedna z nich to jest technika mocowań. I tutaj wykonujemy oprawki narzędziowe, mocowania stacjonarne, uchwyty tokarskie, szczęki tokarskie, mocowania magnetyczne i podciśnieniowe. I kolejną branżą, działem naszej firmy jest dział automatyki. Tak? I tutaj produkujemy chwytaki, układy obrotowe, układy liniowe i akcesoria do robotów. I teraz ten dział, o którym my będziemy mówić, to jest dział akcesoriów do robotów. Tak? Czyli te wrzeczone, o których będziemy omawiać, to należą do grupy akcesoriów do robotów. Teraz tak. Ile my tych Państwa wrzeczon mamy? Mamy 10 podstawowych wrzeczon. Tak? To są wrzeczona, które się charakteryzują różnymi napędami, różnym zastosowaniem. Ja będę chciał kilka z nich pokrótce scharakteryzować, ale zanim do tego przejdę, powiem jeszcze, jak my taki wewnętrznie je sobie dzielimy. Tak? Czyli dzielimy je sobie na wrzeczona do kratowania. To są jedne z najpopularniejszych wrzeczon. Są pilniki pneumatyczne, wrzeczona, okrawa, najnowsze nasze wrzeczone elektryczne. Są to układy wrzeczona, które służą do wrzeczona bądź głowice, bo używamy tego określenia zamiennie, do polerowania bądź szlifowania. I potem dwa jeszcze troszkę mniej popularne, które służą do fazowania bądź kompensacji. Teraz tak, ja bym chciał kilka tych wrzeczon scharakteryzować, tych może najbardziej popularnych. I zacznę może od takiego wrzeczona, które jest naszym top sellerem. To jest wrzeczono gratujące. Jaka jest najważniejsza jego cecha? Najważniejszą jego cechą jest to, że to wrzeczono posiada kompensację w dwóch osiach, tak? Czyli w osi X i w osi Y. I co ta kompensacja daje? Ja bym chciał, żeby Państwo, żebyście to zrozumieli, bo to jest taki kluczowy punkt w większości naszych wrzeczon. Ona nam daje to, ona nam daje po pierwsze stały docisk do materiału, tak? Czyli jak my sobie tą kompensację ustawimy, która oczywiście jest regulowana w jakimś tam danym zakresie, który wynika z katalogu. Jak my tą kompensację ustawimy sobie na danym zakresie, który regulujemy ciśnieniem, to ona ze stałą siłą nam dociska materiał. Oczywiście z odpowiednim programowaniem, tak? Czyli stały docisk materiału, a co za tym idzie stały ubiór czy okrawanie naddatku. I drugą najważniejszą cechą jest to, że ona bardzo ułatwia nam programowanie robota. Tak? Czyli to są wrzeczona grupy o nazwie kodowej, czyli nazwie handlowej RCV-FDB. Tak jak powiedziałem, regulowana kompensacja w dwóch osiach, napęd pneumatyczny, prędkość od 15 tysięcy obrotów, 8 podstawowych modeli i moc od 150 do 1400 W. Kolejnym wrzeczonem jest, grupą wrzeczon są wrzeczona MFT. I one mają kompensację tylko nie w osi XY, tylko w osi Z, czyli nazwę to kolokwialnie góra-dół. Tak? I to jest wrzeczona z kompensacją góra-dół. One zupełnie do czego innego stosujemy niż te wrzeczona, o których ja wspomniałem wcześniej. Macie tutaj pokazany zakres narzędzi, bądź nie wiem, grupy narzędzi, którą te wrzeczona operuje. I uważam moim zdaniem, że to jest takie najbardziej uniwersalne wrzeczono. One może nie służy do gradowania, ale można nie wykonać wiele innych operacji, którymi wrzeczonami gradującymi nie da się zrobić. Kolejnym urządzeniem, głowicą, wrzecionem jest urządzenie pneumatyczne CRD. I o tym urządzeniu wspominam, dlaczego, że to jest dosyć nowość na rynku, a dlatego nowość, bo to urządzenie działa jak standardowy pilnik, tak? Czyli jego ruch roboczy to jest ruch posuwisto-zwrotny. On się nie obraca, jak dwie poprzednie głowice, tylko posiada ruch posuwisto-zwrotny. I do specyficznych aplikacji one bardzo dobrze się nadają. Oczywiście jest napędzane pneumatycznie, ta kompensacja jest regulowana, jak w dwóch poprzednich wrzeczonach i możliwość jest wyłączenia kompensacji w jednej z osi. Ostatnim wrzeczonem, jakbym chciałbym Państwu powiedzieć, jest wrzeczono RCE. To jest wrzeczono elektryczne. To jest wrzeczono elektryczne i to wrzeczono jest u nas nowością. Łączy wszystkie zalety, bym powiedział, wrzeczona serii RCV i FDB, czyli ma regulowaną kompensację, ale jego największym plusem jest to, że to jest wrzeczono elektryczne, ma regulowane obroty.
bo my wyrzucenie pneumatyczne tu nie mamy wpływu na obrót, czyli możemy po prostu tylko przyspieszyć ruchem robotę, jeżeli chcemy zbierać tego nadatku mniej. Natomiast tutaj Państwo macie możliwość regulacji obrotów. Ok, przejdźmy dalej. Proszę Państwa, jak teraz przygotować się do takiej aplikacji? Bo my zawsze sugerujemy, żebyście Państwo dali przeprowadzić nam testy. To jest dla nas bardzo istotne i uważamy też, że dla Państwa też powinno być, żeby takie testy było móc zrobić. I co trzeba wiedzieć, zanim takich testów się przystąpi? Po pierwsze, co my chcemy obrabiać, tak? Czyli jaki mamy detal, z jakiego materiału, jaka jest jego twardość, bo to ma bardzo duży wpływ na obróbkę, bo wiadomo, że materiał typu aluminium bądź tworzywa obrabiają się dużo łatwiej niż materiał typu na przykład Inconel. I jakiego rodzaju jest nadatek. I to są takie podstawowe, bardzo istotne rzeczy, które my musimy wiedzieć, zanim przystąpimy do takich testów. Tutaj Państwu, znaczy my tych aplikacji mamy wiele, natomiast ja nie mogę Państwu pokazać, bo my z większością klientów podpisujemy dokumenty NDA i oni nie zezwalają na takie aplikacje, ale to są takie aplikacje, które mogliśmy pokazać. Tak? I tu widzicie bardzo typowe nadatki, tak? Tutaj jest nadatek po odlewaniu, tu jest grat, tak, który trzeba zebrać, tu jest do, powiedzmy, polerowania, szlifowania, tak? I tu jest nadatek w tulei wewnętrznej, czyli musieliśmy wjechać po prostu do środka i ten grat zebrać, czyli jest przed i po, tak? Tutaj widzimy przed i po, tutaj widzimy przed, detal i po. No tu jeszcze nie ma pokazanego, tutaj tak z ciekawości Państwo powiem, że tutaj były wymagane dwa przejścia co najmniej, żeby ten grat usunąć, tak? I teraz tak, oprócz tego, czyli jaki jest detal, z czego on jest, jaki jest materiał, jaka jest jego twardość i wykonania testów, co jeszcze potrzebujemy, żeby do takich testów przystąpić. Więc jedno z, jakby o tym już Jacek wspominał, ja powiem o tym jeszcze raz, to jest dosyć istotne. W jaki sposób te testy mają się odbyć? Czy głowica ma być zamocowana na robocie, bądź w tym przypadku, detalem jest akurat kask, czy robot ma trzymać detal, a stacjonarna maszyna, czy w tym przypadku pas, ma być zamocowana stacjonarnie, tak? Więc to są dwie różne szkoły. Są dwie różne szkoły. W większości przypadków spotykamy się z tym przypadkiem. Spotykamy się z tego typu aplikacjami. I teraz tak, jeżeli zdecydujecie Państwo na wybór aplikacji po lewej stronie, czyli robot ma zamocowaną głowicę, jest istotne, jak my tą głowicę na robota zamocujemy. Tak? Czyli albo mocujemy ją prostopadle do osi, do szóstej osi, albo mocujemy ją równolegle. I tu też może nie podpowiem, ale podzielę się z tym, jak my te aplikacje widzimy. Ten przypadek jest dużo częstszym przypadkiem. Co jeszcze jest istotne? Istotne jest, że to, proszę Państwa, żeby przygotować do takich testów i mieć odpowiednie powietrze. To powietrze jest albo olejone, albo suche, w zależności od tego, jaki typ głowicy jest wybrany. Natomiast ważne jest to, żeby mieć dwie linie zasilania, tak? Czyli jedna linia zasilania stricte do wrzeciona. To jest oczywiście taki poglądowy rysunek, niekoniecznie trzeba się go trzymać. Natomiast trzeba mieć dwie linie zasilania, jak wspomniałem. Jedna to jest linia zasilania do wrzeciona, gdzie podajemy minimum 6 bar. Drugą linię jest zasilanie kompensacji. Tutaj już ten zakres pływa, o ile pamiętam, od 1 do 4 bar. To jest ważne, żeby mieć regulator, żeby tą kompensację przykręcać. Tak? Czyli nie startujemy z kompensacją, która jest silna. Trzeba zacząć od kompensacji małej, ale to są takie szczegóły. Ja myślę, że o tym byśmy mogli sobie rozmawiać indywidualnie. I kolejnym punktem, proszę Państwa, który jest bardzo ważny, w sumie ex aequo ważny z punktem pierwszym, który mówiłem, czyli jaki jest rodzaj materiału i nadatku, jest wybór narzędzia. I to są sprawy kluczowe, bo my jako Schunk robimy głowice, znamy się troszkę na narzędziach, natomiast nie jesteśmy ich producentem. Jeżeli Państwo macie taką aplikację, to my oczywiście przyjeżdżamy z głowicą, mamy już zestaw jakieś tam narzędzia, natomiast przeważnie podpieramy się doświadczeniami czy naszymi partnerami, którzy takie narzędzia produkują. Bo jak widzicie, tych narzędzi jest wiele, one się różnią, one są zupełnie inne, różnią się gradacją, materiałem ściernym, czy jest to, nie wiem, pióro, włos, czy jest to papier ścierny. Jeżeli chodzi o frezy, to widzicie, że są różne zęby, różna ilość tych zębów i różny kształt. Więc to są jakby takie dwie sprawy najbardziej kluczowe, czyli rodzaj detalu i jakie jest, oprócz głowicy, jakie jest narzędzie. Dlatego my często pytamy, czy taka aplikacja, którą chcecie zrobotyzować, ona już w tej chwili jest zrobiona i ktoś robi ją ręcznie, bo wtedy łatwiej nam jest to narzędzie dobrać, bo my po prostu pytamy się was i mówicie, że ok, robi to operator, robi to frezem X i my wiemy, że ten frez da się zamontować na głowicy i wtedy jest nam dużo łatwiej, czy po prostu musimy testować od zera, bazując, znowu wracam do tego, na materiale obrabianym, czyli jego twardości i z czego jest wykonany, tak? I teraz ja może powiem kilka aplikacji, które mogę Państwu pokazać. I to jest jedna, moim zdaniem jest to prosta aplikacja,
bo naddatek jest, prawda, lekka tutaj nadlewka jakiegoś tworzywa. I tutaj puszczę sobie film. To Państwo widzicie, na drugim rzucie kamery będzie widziane, jak ta kompensacja pracuje. Tak? Tutaj mamy w tym momencie, proszę to obserwować chwilkę. Widzę cały czas, że to w rzeczy no pracuje. Teraz wyobraźmy sobie, że tej kompensacji by nie było w ogóle, albo byłaby ta głowica sztywna. No to albo nie dojedziemy, czyli nie ubierzemy tego nadatku do końca, albo po prostu wjedziemy w materiał. Tak? I tutaj dzięki kompensacji jesteśmy w stanie to za jednym przejściem zrobić. Tak? Kolejną aplikacją jest aplikacja na głowicy MFT z frezem, o ile pamiętam, filcowym. Jest ta aplikacja, no nazwałbym ją polerowaniem, raczej szlifowaniem takim bardziej dokładnym, tak? Czyli głowica pracuje, kompensacja jest ustawiona, macie Państwo standardowe narzędzie spółki, jedziemy, obrabiamy i widzimy rezultaty przed i po. Tutaj Państwo widzicie to samo narzędzie, które pokazują, czyli tą samą głowicę MFT, ale z zupełnie innym narzędziem. I tutaj widać, że ta obróbka jest zupełnie inna, to aż iskry lecą i tu jest po prostu szlifowanie spawu, tak? Tu jest szlifowanie spawu, czyli mamy lekki tutaj spaw i ta głowica z zupełnie innym narzędziem jest w stanie ten spaw zebrać, no powiedzmy, w dwóch przejściach. A tu mam kolejną aplikację i ta aplikacja, specjalnie wybrałem ten dokładnie sam detal, bo widzicie Państwo, że po usunięciu jedną głowicą spawu, który był tutaj w tym miejscu, ja to pokazuję, my dalej próbujemy szlifować do lepszej klasy, bądź wręcz polerować. Tak? No ja nazwę takim dokładniejszym szlifowaniem. Czyli zakładamy dysk, mamy zupełnie inną głowicę, jest to głowica AOV, teraz jest to głowica oscylacyjna, która jest w stanie doprowadzić nam do takiej powierzchni. Czyli mamy jeden detal przed obróbką, a to widzicie, czyli zebrany spaw i wyprowadzona powierzchnia. I tutaj przykład tego narzędzia, o którym wspominałem, jest, że jest ciekawe, dlaczego, bo jest to narzędzie, które pracuje w ruchu posuwisto-zwrotnym. Tak? Czyli mamy standardowy detal, ja wydaje mi się, że to jest jakaś szczęka do uchwytu. Mamy zadziory, czyli mamy, przepraszam, nie zadziory, tylko krawędź, mamy niestępioną i te po przejechaniu pilnikiem widać, jak ona jest zatępiona. Tak? Czyli pilnik, urządzenie CRT, ruch roboczy posuwisto-zwrotny z kompensacją. I proszę Państwa, ostatnia aplikacja, to jest też, ja o tym narzędziu nie mówiłem, ono jest dosyć ciekawe, natomiast jest specyficzne w swojej pracy, bo jest to tak zwany, mówię na to, okrawak bądź gratownik, tak? I to ono służy przeważnie do robienia otworów, przeważnie, w większości do robienia otworów, jeżeli chcemy, o otworach mówię o powierzchni zewnętrznej, jak i o powierzchni wewnętrznej, bo tutaj trudno było mi, jak macie, bardzo trudno byłoby mi tą powierzchnię wewnętrzną zrobić w życiowym. No pilnikiem może bym to zrobił jeszcze, ale tym okrawakiem jest to wygodniej i łatwiej. I jeszcze chciałem powiedzieć, co jest dosyć istotne, że są detale, które my jesteśmy w stanie zrobić jedną głowicą. Natomiast są takie detale, które musimy zrobić dwoma bądź trzema głowicami i różnymi narzędziami, albo jesteśmy w stanie jeden detal obrobić zupełnie, na przykład dwoma bądź trzema typami głowic, tak? Więc dlatego my zawsze sugerujemy Państwu, żeby takie testy robić, tak? Bo po wykonaniu tej obróbki my pokazujemy klientowi rezultat, on mówi, on to akceptuje albo nie, no i wtedy albo ten projekt finalizujemy, albo nie. Z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam tutaj do kontaktu. Jak Państwo mieliście jakieś pytania, zapraszam oczywiście do odwiedzenia naszego kanału na YouTubie. Jacek, czy są jakieś pytania, czy... No właśnie, czy są jakieś pytania na czacie, czy coś się pojawiło do tej pory? Nie, jeszcze nie. Ja przypominam, że mamy do rozlosowania pakiet gadżetów, zarówno od nas, jak i z Szunka. Jeszcze Szunk się dorzuca, prawda, Marcin? Oczywiście, jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Może jest bardzo szczęśliwy Państwa tutaj obdarować. Może o krawaka nie dostaniemy, ale coś na pewno. O, mamy pierwsze pytanie. Jaki jest koszt połączenia z RoboDK? Czy trzeba dokupić jakieś drivery komunikacyjne? Koszt połączenia z RoboDK jest taki, że trzeba mieć RoboDK. To jest jedyny koszt, który musi ponieść klient. Tam licencja RoboDK nie wiem ile kosztuje, ale dalsze koszta już nie wchodzą w grę. Tak? Nie ma tutaj żadnych dodatkowych kosztów, jeśli chodzi o połączenie z naszymi robotami. Nasze roboty są w ich bibliotece. Tam już jest zamontowany postprocesor, który nam wszystko dobrze obliczy. Także nie ma żadnych dodatkowych kosztów, jeśli o to chodzi. Przez NX-a? Czy to jest jakieś zewnętrzne oprogramowanie, tak? Tutaj jeszcze. Niestety nie mam takiego doświadczenia. Na pewno jest jeszcze w RoboMaster taka możliwość.
Generalnie wydaje mi się, że połączenie z każdym kamowskim oprogramowaniem do generowania ścieżek jest możliwe, tak? Bo tutaj jesteśmy w stanie wygenerować plik kamowski, jeśli chodzi o zbiór punktów i wyeksportować ten spline, który tak naprawdę powstaje do naszego oprogramowania. Jakieś pytanie może jeszcze do Marcina? Ja mam pytanie w sumie do ciebie, Marcin. Bo tam powiedziałeś, że jest regulowana prędkość, jeśli chodzi na wrzecionie elektrycznym tutaj do ciebie. Jaki wpływ ma prędkość skrawania i ta regulacja tej prędkości na to, jak ten detal jest obrabiany? Co ona tak naprawdę nam daje? Wiesz, no, regulacja jako taka obrotów daje nam tak zwaną prędkość skrawania, tak? Czyli ile milimetrów danego naddatku, bądź używa się tego w normalnej obróbce we frezowaniu, w toczeniu, ile milimetrów z tego naddatku jesteś w stanie obrobić w ciągu minuty, metra i tak dalej. Więc to jest dość ważny parametr. Ile tego naddatku jesteśmy w stanie, czyli tak zwana prędkość skrawania, tak? Ile danego naddatku jesteśmy w stanie obrobić w ciągu minuty bądź metra. Tak? Okej. Okay. Tutaj jest jeszcze kolejne pytanie na czasie się pojawiło. Jak Mitsubishi radzi sobie z momentami generowanymi na poszczególne osie przy szlifowaniu? Czy macie jakieś narzędzia do monitorowania, aby dbać o roboty w sensie ich stanu? Jak Mitsubishi sobie radzi z momentami generowanymi? Po pierwsze, tak jak już wspomniałem wcześniej, momenty generowane w aplikacjach szlifowania i gratowania są niewielkie, a jeśli nawet występują, to głowice mają już sobie kompensację, o których mówiłem ja i Marcin. Po drugie, już idąc do meritum tego pytania, my ciągle monitorujemy obciążenie każdej z naszych osi, a tylko jest to monitorowane w trybie stałym, może mamy do nich dostęp chociażby z naszego panelu Teachboxa do robota, a jeśli chodzi o monitorowanie, to mamy w naszym portfolio aplikację Mitu Robot. Jest to aplikacja stricte skrojona do monitorowania robotów. Posiada w swojej funkcjonalności chociażby pakiet tak jakby notyfikacji, czyli ciągłego monitorowania stanu osi i po tym, kiedy moment na danej osi zostanie przekroczony, kiedy ten poziom, który my sobie ustalimy, zostanie przekroczony, może wysłać ta aplikacja do nas powiadomienie o właśnie takim zdarzeniu. Może to mieć różny wpływ i wynikać z różnych rzeczy, tak? Może być tak, że coś się stało z głowicą, coś się stało z materiałem, coś się stało z samym robotem, tak? Chociażby tutaj wjechał w detal albo doszło do jakiejś mikrokolizji. Także pochodzenie tych notyfikacji i alarmów może być różne, co nie zmienia faktu jednak, że mamy takie narzędzie w naszym portfolio, które pozwala nam lepiej monitorować stan naszych robotów. Okej. Widzę, że ktoś jeszcze pisze, także może będzie jeszcze jakieś jedno pytanie. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, kiedykolwiek, to można do nas śmiało napisać, zarówno do mnie, jak i do Marcina i na pewno tutaj będziemy... Czy jest możliwość automatycznej wymiany głowicy, Marcin? To do ciebie pytanie. Tak, jak najbardziej tak. Szung jest, oprócz głowic, produkujemy, chyba największą firmę jesteśmy, która robi automatyczne tool changer, czyli układy do automatycznej wymiany i bez problemu taką głowicę można wymienić, bo tam w sumie ma pan sygnały, no tylko w sumie dwa sygnały pneumatyczne, więc bez problemu taką głowicę można wymienić. Tak, tak. Odpowiedź jest pozytywna, tak. Bez problemu taką głowicę można wymienić. Zgadza się. Potwierdzam. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo które z głowic są najbardziej popularne u was? I które mają najszersze zastosowanie w takim kontekście? Powiedziałbym tak, no głowice gratujące są o tyle specyficzne, że oprócz gratownika czy oprócz frezu nie jesteś w stanie tam nic podpiąć, tak? Więc uważam, że najbardziej popularną głowicą, taką najbardziej uniwersalną głowicą jest głowica MFT, bo tamte narzędzia są zupełnie różne, albo masz, nie wiem, filce, albo masz papier ścierny, albo masz szczotkę drucianą, albo masz szczotkę materiałową, więc uważam, że najbardziej popularną, uniwersalną głowicą jest MFT. Natomiast jeśli chodzi o jakby sprawy komercyjne, czyli sprzedaż, to głowice do gratowania są najczęściej kupowane w Polsce. Okej. Okay. Kolejne pytanie z czatu, Marcin. Jaka jest Żywotność głowic? No,
Pan do pana Przemka. Ja się obawiałem trochę tego pytania, bo jest to dosyć trudne udzielenie z odpowiedzi, bo to jakby wynika, czy na to bardzo mocno rzutuje, jakie są warunki pracy i co my obrabiamy. Jak jest bardzo mocne zapylenie i pan tą głowicą jedzie trzy zmiany, no to ona załóżmy przetrwa, strzelam, ileś tam set czy tysięcy roboczogodzin. Natomiast jak robicie tylko jedną zmianę, regularnie oczyścicie, regularnie sprawdzacie i tak dalej, no to ona jest w stanie przetrwać dwa razy więcej. Więc tutaj cofnę sobie jeszcze czat do pana Przemka. Ja po prostu, jak pan był łaskaw wysłać mi maila, ja spróbuję, albo do którą głowicę dokładnie panu chodzi, ja wtedy sobie sprawdzę, jaką ona ma katalogową żywotność, chodzi mi o samą turbinę i wtedy takie udzieli odpowiedzi bardziej dokładnie spróbuję udzielić. Kolejne Karol pytanie. Kwiatkowski, widzę, czy istnieje możliwość kontrolowania prędkości obrotowej głowicy. Panie Karolu, już mówię, w przypadku głowic pneumatycznych nie. To jest zawsze stała prędkość, nominalna jakaś tam. Wiadomo, że jak dojedziecie trochę do tego materiału, to ona będzie wam troszkę zwalniać. Natomiast nie ma możliwości kontroli prędkości w głowicach pneumatycznych. Dlatego wypuściliśmy nowy model elektryczny, gdzie taka możliwość się pojawia. Natomiast w głowicach pneumatycznych nie ma możliwości kontroli obrotów. Jest możliwość kontroli kompensacji, czyli jak bardzo musimy to narzędzie ugiąć, czyli jak bardzo musimy siłę dostawić, żeby to narzędzie ugiąć, natomiast nie ma możliwości kontroli obrotu, prędkości obrotowej. Następne pytanie jest chyba tutaj do mnie. Czy Mitsubishi posiada stanowisko do testowania przed rozpoczęciem projektu, żeby sprawdzić, czy dane rozwiązanie będzie użyteczne? I tak, i nie. Nie mamy gotowego stanowiska, żeby sprawdzić, ale jeśli są potrzebne testy, możemy wykonać je my, o ile te testy będą na tyle, że będziemy po prostu mieli fizyczne możliwości wykonywania tych testów, to wykonujemy je u siebie. Ale jeśli nie mamy fizycznych możliwości takich, mamy naszych partnerów, mamy naszych system integratorów, w sensie naszych, mówię, system integratorów i partnerów, z którymi współpracujemy. Dlatego możemy te testy zawsze wykonać na zewnątrz. Tak? I wtedy jest pełna kooperacja pomiędzy nami, klientem, czyli państwem i właśnie tym integratorem, który te testy dla nas wykonuje. To są często ludzie, którzy mają już duże doświadczenie, jeśli chodzi o aplikacje szlifowania i gratowania, którzy zjedli zęby na tym metalu i właśnie korzystamy z ich doświadczenia, żeby takie testy przeprowadzić. Ja jeszcze Jacek, jak mogę na to pytanie odnośnie testów, jak mogę dołączyć swoje trzy grosze? Ja, śmiało. Tutaj odpowiedź do pana Jarosława. Pan co, my mamy tych głowic, no specjalnie kupiliśmy te głowice, bo ja uważam z doświadczenia, że nie powinno się wykonywać, czy kupować, czy wchodzić w tą aplikację bez testów. Więc to jest jakby konieczne. Myśmy się spotkali z kilkoma przypadkami, że klient po prostu kupił głowicę w ciemno, potem były z tego problemy, trzeba było ją zamieniać i tak dalej, więc my jak najbardziej supportujemy, mamy takie głowice, one są nieodpłatne. Ja myślę, że mamy już trzy adaptery, jak Jacek tu pokazywałeś na tych naszych stanowisku wspólnym, które robiliśmy na targach. Te adaptery też można wykorzystać i no ja myślę, że bez testów nie ma co do takiej aplikacji podchodzić. Więc jak najbardziej tak, z naszej strony oczywiście Mitsubishi też widzę, że tutaj jest na to zielone światło, więc jak najbardziej tak. Sugerujemy, mocno zalecamy takie testy. Jasne. Widzę, że jesteśmy dzisiaj pod gradobiciem pytań dosłownie, bo te pytania się nie kończą. I bardzo dobrze, mamy jeszcze sporo czasu, także przechodzimy dalej. Pan Krzysztof pyta, czy taki robot raczej będzie elementem zintegrowanego systemu, to jest obrówka plus transport stanowiskowy spaletyzowany, pewnie z drugim robotem, tak czy inaczej. Tutaj też odpowiedź jest statystyczna i bardzo częsta, to zależy. To zależy, jakie procesy chcemy robotyzować i czy chcemy te procesy robotyzować w tym samym czasie i automatyzować. Jeśli jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić, to owszem, robimy jednym robotem robimy proces obróbczy, a drugim robotem robimy paletyzację, transport, handling, pick and place. Nie widzę możliwości, żebyśmy mogli robić tym samym robotem zarówno handling, jak i obrabianie tego materiału, ponieważ tutaj doszłyby już takie trudności, jak chociażby mocowanie głowicy, pył, który się tworzy i tak naprawdę nie byłoby to, wydaje mi się, efektywne. Tutaj jeśli chodzi o te aplikacje, to skłaniałbym się właśnie w kierunku tego, że jest jeden robot, który to obrabia i następny robot, który mógłby to transportować. Czy jest możliwość montażu? Panie Krzysztofie, czy ta odpowiedź pana satysfakcjonuje i jest wystarczająca? Jeśli tak, to przejdę tutaj do pytania pana Kacpra. Czy jest możliwość montażu systemu optycznego w robocie, aby mógł dostosować się do zmiennych w momencie innego zamontowania detalu?
z drobnym przesunięciem, lub czy posiada jakiś system skanujący, czy tylko porusza się w zakresie zaprogramowanym przez operatora. Jeśli chodzi o roboty Mitsubishi Electric, wspieramy każdy system wizyjny, zarówno 2D, jak i 3D. Nie jesteśmy na sztywno przywiązani do żadnego z producentów i dostawców systemów wizyjnych i dodatkowo ta funkcja jest również nieodpłatna. Także tutaj też istnieje możliwość dodania systemu wizyjnego, który korygowałby chociażby założenie detalu do mocowania. Tak, jest taka możliwość. Jacek, jeszcze jak mógł na chwilę tutaj nawiązać do pytania od pana Krzysztofa. Mhm. Taki robot będzie elementem zintegrowanym, bo my widzimy te aplikacje takie, że i po prostu jesteś w stanie zamocować i głowicę, i chwytak na jednym robocie, tak? Czyli chwytak jest w stanie sobie detal zamocować w gnieździe, obrobić go, wyciągnąć go po obróbce, odłożyć na pole odkładcze i wziąć nowy detal. I takie aplikacje też widzieliśmy, więc oczywiście z dwoma robotami byłoby to szybciej wydajne, natomiast z jednym robotem też damy to w pewnym zakresie radę zrobić. Czyli tutaj przepraszam za wprowadzenie w drobny błąd. Nie, tutaj jakby to jest dyskusja i to są i takie rozwiązania. To jest możliwe, tylko że po prostu jest to rozwiązanie wolniejsze, nie? Marcin, jaka musi być tolerancja detalu, aby proces był powtarzalny? Wie pan co, to jest pytanie dla pana Łukasza tutaj, prawda? Myślę, że tutaj nagroda się należy na mały doktorat. Wie pan co, ja uważam, że tak, że ten, bo to my mówimy o tolerancji detalu, my mówimy o tolerancji naddatku, czyli gratu, nie wiem, spawu, który chcemy usunąć i tak dalej. Jeżeli on jest, uważam, że nawet jak ma dużą tolerancję, na przykład jak ten detal jest, nie wiem, ten nadatek strzelam, ma 2 czy 3 mm, to jest pan w stanie zebrać to po prostu kilkoma przejściami, tak? Zrobić jedno przejście na zero i powoli się obniżać. Więc prędzej czy później my to zrobimy, natomiast zajmie to trochę więcej czasu, tak? Więc trudno mi odpowiedzieć na pytanie w milimetrach. Musiałbym ten detal zobaczyć i wtedy ewentualnie byśmy postanowili, czy da się to zrobić na raz, czy na 3 razy, czy w ogóle się nie da, albo trzeba do tego mieć system wizyjny i tak dalej. Natomiast sama w sobie kompensacja w zecie w tej głowicy MFT to jest 12 czy 13 mm. Załóżmy, że będzie pan startował z połowy tego przedziału, jak się sugeruje, żeby tą odchyłkę mieć na plus i na minus, no to przy 7 mm też powinniśmy to w stanie zebrać, natomiast będzie to wymagać pewnie sporej ilości przejść. Ale bardzo dobre pytanie. Tutaj masz chyba, Marcin, jeszcze szczegóły dotyczące gabarytu tego detalu, plus minus 3 mm. A to jest chyba, to należy wykonać R5 na jakiej krawędzi po obwodzie. Gabaryt detalu plus minus 3 mm, a należy wykonać R5 na jakiej krawędzi po obwodzie? Na jednej krawędzi. To jest informacja do tego pytania od pana Łukasza, mi się wydaje. Okej. Gabaryt detalu plus minus 3 mm, a należy wykonać R5 na krawędzi po obwodzie. Na krawędzi po obwodzie, okej. Okay. Rozumiem, że R5 to jest, chodzi panu o zakrąglenie, tak? Pewnie promień, tak? Pan co, no okej, gabaryt plus minus 3 mm należy wykonać. Ale to jest spaw? To jest jakiś naddatek spawolniczy? To jest grat? Jakiego typu jest ten naddatek? Panie Łukaszu, może zróbmy tak, odlew, okej. Pan co, uważam, że tak, ale jakby pan był łaskaw na tego mojego maila, którego wysłałem info, podzielić się takimi informacjami, to wtedy byśmy w stanie mogli wejść w szczegóły i ja bym pan dokładnie odpowiedział. Bo wydaje mi się, że tak, bo odlewy są dosyć wdzięczne. To jest aluminium, czy to jest coś innego? Jakiś stop aluminium? Stal, okej. No to już tutaj stal jest dosyć, no stal jest jaka jest, no jest twardsza niż alu, więc powiem tak, uważam, że tak, ale pan, możemy o tym porozmawiać osobno i wtedy zobaczę ten detal, będę panu w stanie odpowiedzieć, czy dam radę to zrobić, czy nie. Ale dobre pytanie, widać, że takie zawodowe. Konkretne. No to dobrze tutaj. Szanowni Państwo, zbliżamy się do pełnej godziny. Ja nie chciałbym Was tutaj dłużej przytrzymywać. Bardzo dziękuję za tą dyskusję, która się tutaj wywiązała. Udostępnię jeszcze swój ekran, żeby pokazać wam to. Widzicie wszystko, czy nie widzicie? No jeszcze nie widać. Tak nic jeszcze nie widać. Bardzo dobrze. Teraz powinniście widzieć wszystko. Okay. Tutaj jest zaproszenie na kolejną część tego webinara, bo dzisiaj sobie powiedzieliśmy o takich częściach teoretycznych, dlaczego chcemy wprowadzać to szlifowanie i gratowanie, dlaczego warto robotyzować te aplikacje, jak już do tego podchodzić, a kolejną częścią będzie prowadzona przez mojego kolegę Przemka
prezentacja, webinar o szlifowaniu i gratowaniu, ale już od takiego programistycznego punktu widzenia, jak generować te ścieżki i jak właśnie wykonywać ruch robotem po wygenerowaniu ścieżki. Także serdecznie zapraszam. QR code poprowadzi Was bezpośrednio do rejestracji. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Jeśli mielibyście jeszcze jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu zarówno ze mną, jak i z Marcinem. Tak jak już mówiłem wcześniej, z pytań, które zostały zadane, z pomiędzy osób, które zadają pytanie, wylosujemy tutaj przynajmniej 5, bo wydaje mi się, że dyskusja była na tyle ambitna i na tyle zagorzała, że chyba te 5 pakietów nie wystarczy. Także tutaj postaramy się do Państwa odezwać z adresem, na który mamy wysłać te paczuszki. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę udanego weekendu i do usłyszenia. Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.